Hej wszystkim, tu Glidzi, ten was kolejny na moim kanale i pewnie widzicie, że mam jakieś rękawiczki na rękach. Aktualnie kończę chorować na szkarlatynę. Najpierw miało to być rumień, potem miało być to bostonka, a finalnie jest to szkarlatyna. Także ewoluje. Większość krost z mojej twarzy zeszło. Najgorzej aktualnie wyglądają moje ręce, ponieważ tam trochę krost jeszcze jest i dopiero ta skóra z moich rąk schodzi. Także tak, nie jest ciekawe, kochani, nie jest. Ale mimo to nagię kolejny odcinek, bo, bo tak, bo lubię cierpieć. Jeśli chodzi o nową generację Monster High, czyli trzecią, otwierałem już lalkę Franki, Lagunę i też ma pora na kolejną lalkę, już trzecią. Także rozpędzam się, jeśli chodzi o te lalki. Mianowicie, chciałbym sobie dzisiaj z wami otworzyć lalkę Cleo. Da. W odróżnieniu od lalki Laguny, tę lalkę kupiłem tak samo jak lalkę Franki na Amazonie z, z zagranicy. Póki co nie widzę, żeby ktoś z Polski miał tą lalkę normalnie w sklepie dostępną, nawet online. Także niestety, tę lalkę i jeszcze jedną musiałem zmówić z. Amazonu. Jeśli mam być szczery, Cleo, albo jak powoli Cleo, nigdy nie była moją ulubienicą, jest tak gdzieś obok, obok, nigdy o niej jakoś nie myślę, ale jeśli chodzi o G3, no to będę szczery, iż Cleo w moich oczach dużo zyskała. Zobaczymy jak dużo. Więc bez przedłużania, zajmijmy się Cleo. Hej ty, tak właśnie ty, masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High, którą założyłem z innymi osobami, które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam. P.S. przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Tak wygląda przód pudełka, jest ona praktycznie taka sama jak w innych lalkach. Z tą różnicą, iż mamy tutaj arta Kleo, mamy napis Cleo Denial, mamy troszkę inne tło, bok pudełka również się różni. No i oczywiście tył pudełka też się różni. Problemem generacji trzeciej jest to, iż arty na pudełkach wyglądają zawsze inaczej niż lalka znaczy prawie zawsze. Niektóre są bardzo zbliżone do lalek albo zupełnie identyczne. Ale Kleo na swoim arcie ma kompletnie inny strój niż jaki ma na sobie. I pewnie chcecie wiedzieć, dlaczego tak jest. Już wam mówię Kiedy lalki były prezentowane dzieciom Dzieci stwierdziły, iż nie do końca podoba mi się ten outfit Czyli ta normalnie ten outfit by miała Przez co Matele zmienił ubranku alki I mamy taką sukienkę Patrząc na to widzę, że zmieniły się buty Całkowity strój opaska jest ta sama, makijaż jest ten sam Naszyjniki też są dość podobne ehm, Także tak Matele zmienił to, ponieważ dzieciom to się nie podobało Szczerze jestem trochę zły, że zmienili ten outfit Ponieważ wyglądam bardzo ładnie I chciałbym zobaczyć może w przyszłości Tą lalkę w tym outwiccie. Naprawdę super to wyglądało. Ok, skoro mamy już omówione tył i przód pudełka, powiedziałem, to sobie powiedzieć: otwórzmy ją, ok? Otwórzmy. Biorąc pod uwagę, iż jest to moja trzecia lalka Monster ASG3, otworzenie jej nie powinno mi przynieść jakichś problemów. Chociaż z moimi rękoma może być różnie aktualnie. Pozwolę sobie otworzyć lalkę na leżąco, żeby było mi łatwiej. Także tylko sorry, nie zobaczycie niestety. I tutaj mamy lalkę już bez tej szybki. Ma taki specyficzny. Smrodek już. Idealnie w ogóle nie było nic czuć takiego, ale ona. ona jest stinki ona śmierci troszeczkę. Rzeczą, którą nienawidzę w tych pudełkach jest to, iż jest na niej miejsce na stojak, jakby to ta część, tą część możemy sobie wyciągnąć. Tutaj nic nie ma, tu jest przestrzeń. Przestrzeń, której mogłyby być stojaki, ale nie. Po co? Mało tego wyjściu tej części, mamy jeszcze jedną przestrzeń, także to mogłoby być śmiało 15 stojaków wsadzonych. To jest mój największy ból, jeśli chodzi o lalki. Brak stojaków. Zrobimy pierwsze macenie włosów lalki. Okej, okay, tutaj włosy są dość przyjemne. Końcówki już. nie wiem, są takie sobie. Okej, okay, uwolnij ją i zaraz do Was wracam. Zanim przejdę do samej lalki, gdzie jeszcze, powiedziawszy, jestem lalką dość zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej. Tak powiem tylko tyle. Zanim przejdziemy do samej lalki, zajmiemy się akcesoriami. Tym razem kleoma nowego zwierzaka. Jest to zwierzak o imieniu Tut. I jest jest to Sfinks, chyba. Jakby ja nie do końca ogarniałam nazwictwa. Z Egiptu, niektórych e, zwierząt, ani, ani tych e, stworów. Więc przepraszamy, jeśli się, się pomyliłem, ale to chyba jest. Sphinx! E, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest inny, ale jest cute. Jakby nie przeszkadza mi on. Wyjątkowo mi przeszkadza, bo reszta z dla mnie jest wrzucenia z G3. Mamy plecak, który jest w kształcie piramidy. Podejrzewam, że gdyby on był takim prawdziwym plecakiem, byłby bardzo niepraktyczny, ponieważ jest takim klockiem wielkim. Ale wygląda ładnie, podoba mi się. Bardzo ładnie, się mieni w świetle. Dodatkowo. Ma na sobie takie trzy Skaradeusze. Chyba tak to się nazywało. Popsułem go. Ok, naprawiłem go. I jak jest otwierany i zamykany. Z racji, iż generacja trzecia swój pierwszy playset ma wokół jedzenia. To largi też mają swoje jedzenie i w tym przypadku jest to taki wrap. Ma on swoje nazwisko. W świecie Monster high. Nie powiem tylko teraz, nie domagam się ode mnie, jestem chory, ok? Jestem chory. Mi to bardziej daje vibe kebaba niż yy, wrapa albo tortili, ale tak. Mamy też kubek, który można otworzyć. Dadam którym Kleo może pić swoje strachu Jest to Sphinx, po raz kolejny chyba Sphinx. Mamy paletkę cieni w kształcie diamencika. Jest ona taka szmaragdowa, więc myślę, że bardziej powinienem nazwać to szmaragdami niż diamencikiem. Widzę, że to można otworzyć, ale. Ciężko mi się to otwiera? Tak, właśnie zrobię sobie krzywdę w rękę. Okej, okay, musicie mi uwierzyć na słowo, iż jest to otwieralne, przysięgam. W środku powinny być cienie do oczu, które są takie same jak na oczach lalki, ale iż aktualnie każde otwarcie czegokolwiek powoduje, że moja skóra schodzi z rąk, to tego na dzień nie otworzę, przepraszam. Jeśli będę pamiętał, to dam wam gdzieś tutaj takie przybliżenie na to, jak to wygląda. Mamy okulary. i Jeśli dobrze kojarzę, jest to odlew od lalek z serii Gloom Beach. Także mamy jakiś callback do pierwszej generacji. Tak ono wygląda na lalce. Są dość urocze, podobają mi się, czy powiedziawszy, wyjątkowo mi się podobają. Kolejną mini rzeczą jest oczywiście telefon dla Kleo. Każda Alka z g ma własny telefon i każda Alka ma swój własny, unikalny ekran. Tak samo Kleo ma ona aplikację z ikonką czaszki, bandażu, ikonkę piramidy, ikonkę bodajże sarkofagu i serca. Z tyłu telefon jest złoty i ma na sobie sfinksa. I ostatnim dodatkiem dla Alki jest ubranko. Mianowicie jest to taka kurteczka z takimi frędzlami, Te frenzy daje mi mega vibe lalki Kleo z Bujorku. Ogólnie kutka jest mega przyjemna, jakby jest to spoko materiał, jest mega przyjemny. Niestety, niestety nie przebiorę Cleo, ponieważ każdy większy ruch powoduje, że skóra mi schodzi z rąk i naprawdę boję się robić cokolwiek więcej. Ale kutka jest naprawdę urocza. Jak mówiłem, może nie jest to mój vibe, nie do końca widzę kleo w tym. Ale jest cute. I oczywiście przyszła pora na kleo. I uwaga, uwaga, tutaj mamy kleo. Jej włosy są ciekawe, ponieważ z tego co się orientuję, że jej włosy są z poli. To ma pełną nazwę, ale skracam to do, do, do słowa poli, ponieważ tej nazwy nie wymówię. Wiecie, te tworzywo nie jest tworzywem najwyższej jakości, ale jej włosy, jak na to tworzywo, są dość Przyjemne, jakby są ok. Nie są jakoś super szorstkie. I teraz te końcówki, nawet po wyjęciu z pudełka, nie wydaje mi się aż takie złe. Jest jest ok, jakby wciąż jestem zły, że nie użyli saranu, czyli włosów, które ma Frankie i Laguna, ale są one ok. Jakby nie ma tragedii, zdecydowanie można je ogarnąć i będą bardzo przyjemne. Mamy tutaj dwa odcinki niebieskiego, jeden jest bardziej ciemny. Drugi jest bardziej jasny i dodatkowo mamy złote, anielskie włosie, chyba tak to mogę nazwać. Włosy są dość długie, co jest ta plus. Oczywiście fajnie było, gdyby były lepszej jakości, ale jak już mówiłem, jak na poli, te włosy są dość przyjemne. Jestem w sumie w szoku. W tym wydaniu kleo ma sukienkę na długie ręka, która jest dość krótka. Rękawy mają na sobie wzór bandaży. Ta część sukienki ma na sobie całego egipskie wzorki. Mamy tutaj skaradeusza jakieś skrzydła, you no, know, jakieś pióra, nie wiem co to być, nie pytajcie się. Całościowo wygląda to naprawdę spoko. Wzór ten kontynuuje się przez połowę sukienki, ponieważ druga połowa jest zwykłym niebieskim materiałem. Przepowiedziawszy ten materiał, gdzie jest na to jest dla mnie dość przyjemny, ale za to materiał na rękawach jest dla mnie znowu szorstki. Ale jest to mimo wszystko dobra jakościowo sukienka. Rzeczą, która mi się podoba najmniej w tym przypadku są mi buty, ponieważ... Są to ni to kozaki, ni to sam nie wiem co. Wygląda to tak, jakby wzięła papier toaletowy i owinęła sobie nim kozaki. Tak to wygląda według mnie. Choć mam być szczery, to jak na to patrzę na żywo, a na zdjęciach online, to na żywo to wygląda coraz lepiej, chociaż wciąż nie do końca, bo te buty mi się podobają, ok? Nie do końca. Jeśli chodzi o akcesoria Kleo ma na sobie opaskę z nazwijmy to skrzydłami. Jest ona pomalowana, co jest mega fajnym szczegółem. Mamy trójkątne kolczyki, ale nie jest taki typowy trójkąt. Jest on troszkę kopnięty, bo nam na przykład mam taki płaczek, kiedy to ogląda. Chyba ma też naszyjnik, nasz chociaż bardziej mogę nazwać to medalionem. Nie wiem, czy to ma być jeden medalion, czy takie trzy oddzielne medaliony. Ale tak to wygląda. I jest to też bardzo ładnie pomalowane. Jakby nie widzę żadnych wjazdów poza krańce. Serio jest to bardzo ładnie pomalowane. Mamy też pasanek i podejrzewam, że ta część ma imitować bandaż. Tutaj mamy takie koeliki I na środku paska mamy oko. Po raz kolejny widzę, iż te elementy są bardzo ładnie pomalowane. Jeśli chodzi o makijaż kleo, szczerze podoba mi się. Jakby jej oczy są błękitne. I jest to błękit taki typowy dla Bary dla 90 80 Jest to ten sam błękit. Co mi się w ogóle bardzo podoba i ja to kupuję Być może Kleo stanie się moją ulubieńcą w G3, kto wie Mamy też czerwone usta, nie jest to taka typowa czerwień, jest to taka czerwień trochę przybrudzona Nie jestem makijażystą, sorry, nie wypowiem się Dodatkowo na ustach, na dolnej wardze Cleo ma złoty paseczek Makijaż mi się podoba, jakby jest cute Jest to design, który najbardziej mi się podoba z G3 w odróżnieniu od G1, ponieważ w G1 Kleo, no nie do końca, bo moją lubienicą i ten jej strój podstawowy też miałem taki, mmm, a może być. Jeśli chodzi o ciałko, to Kleo ma teraz w swoim ciałku dodatkowo teksturę bandażu. Szczerze nie wiem, co mam o tym myśleć. E, nie przeszkadza mi to. Fajnie, że jednak są jakieś elementy bandażu, co pokazuje, że Alka jest mumią, a nie nastolatką, która się przybrała za mnie. Jeśli chodzi o artykulację, to lalka ma taką samą artykulację jak Monster High to pierwsze, czyli ramię, przedramię, nadgarstek, głowa, nogi, kolana, ale mamy jeszcze jeden punkt artykulacji w czarce piersiowej, przez co może tak się obracać, co jest zawsze na plus w przypadku lalek. Więcej artykulacji Więcej zabawy. Tak wygląda Kleo ze swoimi akcesoriami i wygląda to naprawdę uroczo, jakby kupuje to! Jak na osobę, która nie lubi Kleo zbytnio, to tralka nie trochę przekupiła. Serio, jest spoko. Więc tak to wszystko wygląda, napiszcie mi, co sądzicie o nowym designie Kleo. Jak mówiłem, ja jestem w szoku. Jakby myślałem, że to będzie gorzej, ale ja tę lekę kupuję. Jak najbardziej, jest spoko dla mnie. Mam nadzieję, że G3 w końcu pojawią się w Polsce ogólnie, że nie trzeba będzie patrzeć i szukać na Allegro, czy ktoś to może już ma, że będą w smyku albo. W innym sklepie. Także tak, jak tak wygląda, napiszcie mi jeszcze raz, co nie sądzicie. Jestem naprawdę in love w niej. Kupuję, naprawdę, wiem, kupuję. To jest moja nowa przyjaciółka Matko Boska, Indy mi się powiem to kreo. Jak się z wami i jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. Na dole macie wszystkie moje social media, zapraszam Was tam. I to by było tyle. Cześć na razie, pa pa!